Przed kamerą Włókniarz TV, Michał Święcik, prezes Eltrox Włókniarza Częstochowa. Prezesie, mocno koronawirus w tym roku powywracał życie do góry nogami. Nie tylko życie normalne, ale także sport. Wiemy, że był problem w ogóle z odmrożeniem tego sportu. Wróci jednak żużel, 12 czerwca będzie inauguracja PGE Ekstraligi. PGE Ekstraliga wystartuje jednak bez kibiców. Trzeba było renegocjować kontrakty. Niedawno się to działo, udało się z wszystkimi porozumieć. Ciężkie były te rozmowy z zawodnikami Eltrox Włókniarza? No, sytuacja jest nadzwyczajna i tak naprawdę czy one były ciężkie? Bardziej musieliśmy dojść do porozumienia i wytłumaczyć zawodnikom niektórym, jak poważna jest ta sytuacja i jak się przedstawia wpływ, no powiedzmy sobie szczerze, rzeczywiście tutaj kulejącej gospodarki na finanse klubów sportowych i całe szczęście udało się ten kompromis dosyć szybko uzyskać. Myślę, że zawodnicy są zadowoleni, my również jako klub jesteśmy zadowoleni w kwestii tutaj powiedzmy sobie zadań sportowych, które przed nami stoją, nic się nie zmienia. W składzie się też nic nie zmieniło po tych renegocjacjach, więc dalej będziemy starać się walczyć o jak najlepsze cele i tak naprawdę godnie reprezentować kluby częstochowe. 12 czerwca ruszy PGE Ekstraliga. Będą duże wymagania sanitarne, reżim sanitarny w tym roku. Część zawodników jest na kwarantannie. Fredrik Lindgren, Rune Holta, Jason Doyle. Jest też małżonka Fredki Lindgrena. Jak wygląda ta kwarantanna? No tutaj sam przyjazd do Polski był dosyć ciekawy, bo każdy z tych zawodników jakby poruszał się z innego końca Europy. Fred Lindgren z Hiszpanii, bo mieszka na południu przy Maladze. Jason Doyle z Wysp Brytyjskich. Natomiast Rune Holta z Norwegii, gdzie był u rodziców. Więc martwiliśmy się, czy ten przyjazd do Polski będzie dobry i sprawny. Baliśmy się o granicę, o przejazd przez granicę. Natomiast chłopaki przyjechali, Fredrik Lindgren z żoną, są w tej chwili na kwarantannie w hotelu Arche w Częstochowie. Tam mają przygotowane fenomenalne warunki. Mają swój ogród, mają swoją salę ćwiczeń. Staramy się po prostu, żeby te dwa tygodnie bez zewnętrznych bodźców, czynników nie wpłynęło na ich psychikę. No i tu też szczególnie też chodzi o rodzinę Lindgrenów i szczególnie o Karolinę, która jest w ciąży i oczekuje dziecka, więc staramy się robić te warunki takie, żeby były jak najlepsze. No ja mogę tylko powiedzieć takich ciekawostek, że Rune Holta miał odwiedziny policji, która sprawdzała, czy jest na tej kwarantannie. Jason Doyle filmował i przesyłał nam filmik z jakiegoś pożaru przy hotelu i pytał się, co się dzieje. Także no jest dosyć ciekawie, dosyć czasami wesoło, śmiesznie, ale no cóż, czekamy do tego piątku, żeby ta kwarantanna minęła i żeby tym chłopakom stworzyć tutaj jak najlepsze warunki. Włókniarz chyba jako pierwszy klub zakończył te negocjacje powtórne z zawodnikami. Udało się wszystkich zatrzymać, także to jest super wiadomość. Też chyba taka super wiadomość, że te firmy skupione wokół klubu są na dobre i na złe wychodzi z Włókniarzem, bo deklarują, że zostają. Tak, tutaj duży szacunek do firm, które z nami są, szczególnie firmy Eltrox, naszego sponsora tytularnego, ale też firmie Zielona Energia i wszystkim innym firmom, które zostają, a w najgorszym wypadku przedłużają swoje pozostanie z nami na przyszły sezon, więc duży szacunek, to są i sponsorzy, ale to są też wierni kibice Włókniarza. I tak jak oni dzisiaj nam pomagają, tak ja postaram się odwdzięczyć podwójnie, czy w tym, czy w przyszłym roku tym firmom, tak żeby powiedzmy to zaufanie do nas, które nas obdarzyli, im zaprocentowało. I dla nas też jest to bardzo ważne, bo po to jest ten skład, po co są ci zawodnicy, żebyśmy dla tych między innymi sponsorów, kibiców osiągnęli dobry wynik. I tutaj to, co mogę zagwarantować, to będziemy starać się walczyć o najwyższe cele i myślę, że i sponsorzy, i kibice, i miasto Częstochowa powinno być z tego zadowoleni. Włókniarz to nie tylko PGE Ekstraliga, to także szkolenie młodzieży. Wiemy, że przy tych trudnych czasach ciężko myśleć o tym, no ale Włókniarz mocno myśli chociażby o minitorze, o mini żużlu. Co dzieje się na obiekcie przy ulicy Brzegowej obecnie? No w epoce, kiedy w zasadzie wszystko stanęło do góry nogami i tak naprawdę powiedzmy sobie w tematyce szkolenia młodzieży, to w zasadzie nic nigdzie nie funkcjonuje. Myśmy podjęli to wyzwanie i w zasadzie od samego początku tutaj wspólnie z naszymi sponsorami
i z miastem staramy się realizować pewne zadania. No, tak naprawdę na ulicy Brzegowej ciężko mówić, że to jest modernizacja toru, to jest w zasadzie wybudowanie nowego toru na ulicy Brzegowej, modernizacja później całego obiektu. Ja tylko powiem tyle, że w tym tygodniu kończymy nowe bandy, nową konstrukcję, montowanie nowych band. Profil toru się zmienia, on będzie bardziej pochylony. Z Kotliny Kłodzkiej przyjeżdżają tiry z nową nawierzchnią, nawierzchnią taką, jak jest na ulicy Olsztyńskiej, czyli z sienitem. Staramy się to robić, żeby ci chłopcy, którzy są najmłodsi, zaczynali trenować na torze jak najbardziej przypominającym warunki z ulicy Olsztyńskiej. Dlatego no, to jest to dla nas tak ważne i to jest też sygnał dla naszych kibiców i sponsorów, że mimo tej pandemii, która jest, nie załamujemy się, robimy wszystko, żeby przygotować nie tylko się do Ekstraligi, ale też do startu z treningami i szkoleniem dzieci i młodzieży. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Państwu.